Cześć! Dzisiaj będzie o rowerach elektrycznych, które możecie wypożyczyć przede wszystkim z mobilnej wypożyczalni rowerów, która ma siedzibę w Beskidzie Niskim, a dokładnie w Zagłębiu Ambitnej Turystyki. Ja jako były zawodnik kolarstwa MTB z rowerem elektrycznym nigdy nie miałem dużo wspólnego, aczkolwiek rower elektryczny pomagał mi na przykład, kiedy już porzuciłem to kolarstwo takie wyścigowe, a zacząłem filmować te wszystkie różne zawody w górach. I tak na przykład miałem sposobność jeżdżenia na rowerze elektrycznym, kiedy musiałem nagrać jakieś zawody i w tym momencie ułatwiało mi to pracę, ponieważ rower ze wspomaganiem elektrycznym powodował to, że byłem w stanie szybciej dotrzeć na górę niż zawodnicy. Rower elektryczny to jest rower, który sam nie jedzie, to znaczy trzeba coś tam pedałować, aczkolwiek to pomaganie jest pomagane silnikiem, napędem elektrycznym proporcjonalnie do tego, jak kręcimy korbą. Na pewno wymaga trochę kondycji, na pewno trzeba brać poprawkę na to, że wszędzie wjedziemy, ale niekoniecznie bez umiejętności zjazdowych wszędzie zjedziemy. Tutaj można się bardzo zaskoczyć. Jest to dobra forma spędzania czasu i na pewno jeśli zależy nam na tym, żeby odwiedzić więcej miejsc w krótkim czasie, to ten rower się sprawdzi. Testując też rowery elektryczne z mobilnej wypożyczalni rowerów w Zagłębiu Ambitnej Turystyki. Bardzo mi się podobało, są to rowery z wysokiej półki. No i myślę, że na pewno warto przyjechać na rower elektryczny w Beskid Niski.